Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W sumie już takie rozpoczęcie daily z jednej gry, bo w soboty miał być, ale jest piątek, a się czek w sumie, więc po co mam zrobić, wiecie, więc tak właśnie to zrobię. No i do końca wtorku będą odcinki właśnie z Fortnite'a. Zasubskrybujcie kanał, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków, łapeczkę w górę zostawić. I zaczynamy. Dzisiaj no, opowiemy sobie troszeczkę o nowym sezonie, bo jest też dużo nowości na temat nowego sezonu w grze Fortnite, który rozpoczęliśmy już 16 marca, czyli za 4 dni, więc ja się cieszę, bo w końcu no, coś tam będzie normalnego, w końcu będzie dużo w sumie rzeczy, więc mam nadzieję, że to wszystko wyruszy. I 16 marca będzie już nawet odcinek z nowego sezonu. Mam nadzieję, że nie wrócimy 15 marca, bo coś tam żartował na TikToku, że będzie 15 marca wracamy do szkoły. Nie, bo ja nie chcę rzucać filmów o 18, wtedy rzucałbym filmy tak około o 18, więc to było takie, byłoby bez sensu, nie? W sumie to byłoby sens, ale wiecie, teraz rzucam oficjalnie filmik nawet z rana, ale czasami mogą się pojawić troszeczkę później, więc no właśnie, taki wiecie. Więc to jest o nowym sezonie. Dużo nowości przede wszystkim, dużo nowości. Więc tak, będzie event, ale nie w tym sezonie, tylko będzie na początku. Tak, na początku sezonu właśnie będzie event, ale zawieraliśmy sobie po 150 subów do końca czerwca, mam nadzieję, że da nam się bić 150 subów. Bo suby na inną troszeczkę mi powoli, więc no mam nadzieję, że to w końcu nadejdzie. No i cóż, lecimy. No i tak, Twitter wygląda w ten sposób, nie tam wiecie, że tutaj jak tu widać wszystko. Tak wszystko na się wygląda, lecimy na najdalszą miejscówkę w grze. Powiedz, że masz jakieś egzotyka, co? Nie wiem, gdzie gdzieś tu chciał powiem bardziej, ale gdzieś sobie to polecę, nie? Dobra, lecimy, nie na tą chatkę tutaj, o. Więc słuchajcie, no sezon już jest prawie blisko. Będzie event na początku sezonu. Ja teraz sobie chcę sobie plik pierwszy od razu z tym eventem. Powinniśmy potem, żeby wiecie, o co mi chodzi. Żeby potem, no właśnie, wiecie, o co mi chodzi. Po evencie bym to nie zrobił, jak wygrałem, bo impreza, no to wtedy wiadomo, jakby to się stało. Wiadomo, jakby to się skończyło. No właśnie, chciałem tego uniknąć. To 250 kosztuje XD, dobra. Więc to będzie na początku sezonu, więc teraz zapiszę sobie pierwszy plik. Reszta to może nadwiwać, co wiadomo, nie? A jeśli ten pierwszy plik, to nie wiem, czy, no wiecie, czy to będzie jednorazowe właśnie, więc właśnie, no nie wiadomo. Ale na początku sezonu właśnie będzie coś takiego. Więc no właśnie chciałbym tego właśnie uniknąć przede wszystkim. Więc mam taką nadzieję, że tak będzie. Więc na pewno wszystkim będzie dużo nowości w nowym sezonie, między innymi nowa mapa. Wszystko, granica tolerancji może trwać maksymalnie od 5 do maks 10 GB. Więc no troszeczkę dużo jak na nowy update'ik. Jedno sezonę zawsze dużo wprowadzają, te sezony miały akurat 5 GB, więc myślę, że następny może mieć mniej. Więc no właśnie, no nie wiadomo jak to będzie. Ale wiecie, szybko idzie, wszystko, mam nadzieję, że to wszystko będzie. Nowy sezon wystartuje. I tak wystartuje oficjalnie z 16 marca, więc wiemy oficjalne przecieki. No i cóż, może nagramy jakieś te challenge. Nie wiem, żeby się nie to mam napisać właśnie, co mam nagrać właśnie w kolejnym odcinku jutro, bo kurde, to będę czekany w sobotę. A więc coś tam by wypadałoby nagrać. Na przykład, bo wiadomo, o co chodzi. Więc mam nadzieję, że to wszystko nadejdzie. Wszystko na sezon. No więc na pewno będzie nowy karnet. Nowa mapa całkowicie, może być jeszcze zawieszenie światów i ostatni właśnie to może być sezon w tym rozdziale. Potem startuje od razu rozdział trzeci, sezon pierwszy. Taki wstępny wynik, ja myślę, że może być 30 czerwca się zakończy, bo wiecie, maj, marzec, wiecie o co chodzi, marzec, nie, wtedy zaczyna się nawet sezon, kwiecień, maj i czerwiec. I że to mógłby się zakończyć, bo ta sezona kiedyś pamiętam, dwa sezony trwały 8 miesięcy razem, czyli 4 miesiące, a teraz trwałem normalnie, sezon trzeci trwał najkrócej praktycznie, ale sezon czwarty i piąty trwają normalnie jak zwykłe sezony, więc fajnie. Nie mam przynajmniej takich dużo easter eggów, bo w tym roku będzie minęło 2 lata od Fortnite'a, tylko wystartował w sumie rozdział drugi, więc tam 15 października już minie rok, że już w sumie 2 lata miną od tej gry w pierwszym, drugim rozdziale. Więc wszystkie nowości wam przedstawiłem.
Będzie nowy event, na pewno na początku tutaj będziecie wchodzić, więc chyba traileru nie będzie, teraz będzie chyba event kryzysu punktu zerowego, gdzie wcielimy się w rolę agenta Jonesa. Tak podobno ma być. Też takiego odbitem na Twitterze. Zobaczymy, czy to wszystko się potwierdzi. Mam taką nadzieję, że to wszystko się potwierdzi. Pochciałbym, że coś takiego się potwierdzi. Byłoby to mega fajne, że coś takiego by się potwierdziło. No po dużo nowości z tym związane jest. Znowu dużo nowości jest właśnie. Nowy karnecik, wszystko ma to być już w nowym sezonie. W sumie 16.0. I tu nie wiem, czy ja czekam z chęcią na nowy sezon. Nie wiem jak wy, ale no myślę, że to może być jeszcze jeden, już może to być jeszcze dobry sezon. No i zginąłem. Nieważne. I to było na tyle, co ja przedstawiłem w tym odcineczku. Wszystko tu jest, wiecie. Punkt zerowy, wiecie, wszystko będzie. No i jutro widzimy się w kolejnym odcinku w normalnym solo odcinkowym. To na granicy w poniedziałek będzie ostatni odcinek w tym sezonie, więc warto jakbyście byli. No i to wszystko, co wam przedstawiłem jutro. Wiecie, coś mam jutro nagrać. Czy jakieś normalne solo, czy coś, jakiś tam tryb kreatywny. Napiszcie wszystko. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku, już w sobotę. No i do następnego odcinka. Pa. Paski.